Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Jest ze mną... Ostra, tym razem na DualShocku. A oto i drugi odcinek Narzędzi w Górę, w którym to będziemy robić nieudane remonty, udając, że jesteśmy profesjonalistami. A ja będę wyderką. Tak. Więc okay. Kolejny poziom i mamy tutaj... Od razu lepiej się gra. Co? Kurczę. Siostra, czy ty to widzisz? O Chrystus! Time! Trzeba będzie łapać rzeczy, których potrzebujemy. Będzie ktoś miał. Ja chcę takie, kup mi taką farbę. A jaką farbę? No, taką jak tutaj. Zepsułem! Brawo. Otwierajcie się drzwi. Siostra, zepsułem! Ratuj! Poczekaj, wydro, puść. Otwórz. Pięknie. Daj mi plan, bo podejrzewam, gdzie co będzie, ale nie mam pewności. Siostra, zepsułem. A czym się obraca? A, bumperami. Dobra. Dobra, tak jak myślałam. Siostra, ja pokażę, zepsułem przez ciebie. Jak? Nie wiem, ale zepsułem. Ja już to, zrobię złapię, pierwszy złapię. Pokój. A ja będę łapał wszystko, co tam sobie pływa. A jednak nie chcę takiej ściany. Myślałam, że to będzie bardziej takie siostrowe, wiesz. Takie turkuszowe. Jak moje światełko na padzie. A, okej. Okay. No spoko. A, mamy może... pełne wiadro. Ups! To wrzuć śmieci do wody. Nie. Jeśli się da. Ej, nie dawaj, zrobię tego. Spróbuj. Nie. Nawet o tym nie myśl. A jeśli za to jest achievement? Całe wiadro mam ze śmieciami wrzucić? No dobra. Nie, same śmieci. Nic się z tym nie dzieje. Dobra, ja skończyłam pierwszy pokój. Mhm, super. A ja prawie skończyłem zbierać stare płytki z... Co to jest, patio jakieś? Ciężko mi to nazwać. Dlaczego padł mi się przestał świecić? Zdarza się tak czasami. Dobra, bierz kolejne. Dobra. A ja zaraz... Będzie trzeba tynk. Jeszcze wiem. Ten... Szykuj się, bo zaraz on będzie płynął, trzeba będzie go złapać. Widzisz, odpłynął. To kładź dywana. Ja czekam na tynk. A gdzie mam żółte ściany zrobić? No to zerknij na plan, to się dowiesz. Pomyślmy, tu gdzie będzie potrzebny tynk. Tak przy okazji. A, okej. Okay. No dobra, to ja może spróbuję naprawić drzwi, które zepsułem? Okej, okay, będę musiała znaleźć inny kabel, bo ten kabel szwankuje. A gdzie tą podłogę mam postawić? A, też tutaj, na patio, dobra. Pozwól, że tylko ponaprawiam drzwi i już będę mógł pomagać. Co drzwi naprawiać? No, bo ja zepsułem drzwi, muszę je naprawić. I co, i w Brauma będziesz się bawił? Nie. Naprawiłem i tyle. Prędzej to ty byś się bawiła w Brauma, bo to ty grasz w ligę, a nie ja. Nie tylko jedne drzwi zepsułeś. Jak które zepsułem, to już naprawiłem. To czemu te drzwi się nie zamykają? A, to zamykają się normalnie. Jak były zepsute, to by odpadły. No, przepraszam. Okej, jeśli tak dalej będzie, to my dzisiaj tego nie zaliczymy. Ale tak. No przepraszam, mówiłam, że jesteśmy po sporej dyskusji z siostrą na temat tego, jaką ona jest lamą. Obiecała, że będzie dzisiaj lepiej w tym epizodzie. Niestety, jak widać, jest złą niedobrą kłamaczką, bo lami bardziej nawet. Przepraszam, nie moja wina, że mam takiego wspaniałego pada. Nie moja wina, że twój stary pad napił się wody. To nie jest ten pad. No, twój stary pad się napił wody, przecież ci to mówiłem. Mój stary pad to był ten, który działał bezprzewodowo, a ja nie mam modułu bezprzewodowego, więc no. Jak nie? Nie pamiętasz, jak po prostu go zepsułam? I musiałam z niego zrezygnować? No okej. Ups. Tak.
Gdzie jeszcze mam pomalować? Tutaj. Weź z... obróć, proszę. Gdzie? Niepotynkowana jedna ściana. Nie wiem, czy to widzisz. Aha, dobra. Tylko mój pad jakby dostaje brain laga. No ja powynoszę wszystko ja... już. No musisz mi otynkować ścianę. No dobra, dobra, tylko wynoszę po prostu nadmierne rzeczy, żeby szybciej to potem już ogarnąć, bo czas nam się kończy. Tak, chyba. I to ja chcę. To kliknij na drabinkę, chyba w ten sposób będziesz mogła wejść do wody. Co? Ciostra! Posprzątaj! Ja nie siostra, proszę cię, naprawdę! Chciałam być jak ty i przerzucić to nad tym. Aj, wiecie co, ludzie? Nie, nie ogarniemy tego. Siostra musi grać jednak na klawiaturze. Niestety. Mimo, że bardzo przyjemnie gra się na padzie. I widzisz, nie ogarniemy, bo zabrakło dosłownie wyniesienia drzwi, naprawienia drzwi, więc tak... Resztart! Ej, ale dałbyś mi się przerzucić na klawiaturę, geniuszu. A, dobra, dobra. A właśnie tak, mój błąd. To widzimy się za chwilę. No to jesteśmy jeszcze raz. Jeszcze raz będziemy lamić, jeszcze raz będziemy nie ogarniać, jeszcze raz zepsuję drzwi. A tak na poważnie, co... no. Próba numer dwa, tym razem siostra wróciła do starego ustawienia. I niestety. Ja od razu... ja od razu mówię... Słuchajcie, muszę sobie kupić kabelek. Tak, po prostu. Ja od razu powiem. Wyławiam wszystko, co jest. Będziemy mieć szybciej sprzęt, nie będziemy czekać na wyłowienie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To ja w takim razie pójdę się pokąpać później, bo jestem wydrą. Tak, tak. A wydry lubią. Oczywiście. Wydry to noszą masło na głowie. Co? Ej, siostra, nie pamiętasz tego wspaniałego bohatera z D&D, którego ci pokazywałem? O Chryste, to tak, to pamiętam. No. No, ogólnie mówiąc, pewnie już tam się z potem spotkaliście, jeśli gracie w RPG. Ale po internecie krąży taka jedna grafika. Wydry walczącej nożem kuchennym, mającej zieloną pelerynkę i masło na głowie. No więc tak, wyobraźcie sobie, co się zdarzyło mi w rzeczywistości. Mieć takiego gracza przy sobie. Który grał dosłownie maślaną wydrą. Nie będę opowiadał dużo, ale tak. Maślana wydra. Powiedzmy, że był największym bohaterem swojej ekipy. Serio? Aż tak? Tak. Ta. Najbardziej niewinny z całej drużyny. Jako jedyny można powiedzieć... no, naprawdę nie miał żadnych złych intencji. Jego cel jako jedyny? No normalnie. Jego celem życiowym przecież było odnalezienie masła, które się będzie trzymało na jego głowie wiecznie. Ale dobra. Nie będę tutaj was zanudzał kwestiami lochów i smoków. Nie da się wrzucić śmieci do wody. No wiem, że się nie da, przecież ci to mówiłem. Ale chciałam spróbować. Czemu tynk wyrzuciłaś? No bo już nie był potrzebny. A, to też go wysypię sobie do śmieci. To ty teraz pomaluj na pomarańczowo, a ja będę no właśnie to tutaj pod wodę. Będę robić. I teraz się na spokojnie wyrobimy, bo ja... powiem tak, ja nie miałam problemu ze sterowaniem, jeśli chodzi o kontroler. Tylko problemem jest to, że on mi się jakby odpina i muszę pójść przecież, do pobliskiego sklepa i kupić kabel. Często przecież ludzie to widzieli, nie przejmuj się tym, naprawdę. Nie musisz się tłumaczyć. Ale przynajmniej będą zadowoleni, bo jest lama życia. Tak. Spaliłem drzwi, przez co nie zdążyliśmy. No tak, prawda jest taka, że nie zdążyliśmy przez to siostra, że przez przypadek rozwaliłem znowu drzwi. Aha, warto wiedzieć. I powiem szczerze, jesteś pewna, że już wszystko pomalowałaś? Właśnie muszę zerknąć na plan. To sprawdzaj plana. A ja w tym czasie będę zbierał. Muszę przyznać, jak tak patrzę, może spokojnie obracać. Gdzieś brakuje, a nie wiem jak obrócić. A kłe. Dobra? Kłe. A jeszcze na dworze muszę otynkować i pomalować. Jak na dworze? Nie, na dworze nie. A to brakuje jednej ściany. Nie na dworze. Widzisz? Czy wiem, jednej? Chyba dwóch nawet.
wysyp śmieci i otynku, jeśli trzeba. A ja w tym czasie już będę kładł dywany. W ogóle dziwne strasznie, że chcą mieć dywan przy wejściu do basenu. Może żeby im było ciepło w stópki. No ja rozumiem, ale takie dywany to szybko zapleśnieją sobie. Tynk też można rozwalić jednak. Co? Tynk też można po... nabałaganić. A, nabałaganiłaś tynkiem? Serio? Au, to ty jesteś lepsza w bałaganieniu ode mnie, bo ja nawet tego nie zrobiłem. Mhm. Teraz czas posprzątać, tylko ja chcę jeszcze się pójść wykąpać. To idź. Zobaczymy, czy da się pływać. I tak jest łatwiej wyjąć te rzeczy. Ej, cichaj tam. Ja jestem Stefan Budowniczy, więc ja wiem. A zaraz nie prędzej niż Stefan Budowniczy, to ja jestem Bob Budowniczy. Cichaj. No, zamknij te drzwi. Nie musisz ich zamykać, siostra. To nie jest problem. Ważne, żeby nie były rozwalone. Ale dobra. Na plus muszę przyznać jest to, że gra stopniowo nam pokazuje nowe mechaniki, więc nie jest tak źle, że wszystko naraz. Fajnie. No. Następny poziom. Zobaczymy, co to będzie i... Ja idę się kąpać. Okej. Okay. A gdzie jest plan? A dobra, tam jest plan. To ty się kąp i powyciągaj mi rzeczy. Ja muszę je jakby ten... Nie mam wyrzucić. Jak je odstawiać. No to po co wchodziłaś do wody? No bo myślałam, że mogę je wyjąć z poziomu tego. Widzisz, jestem bardziej szybki. Czekaj, może... Ojej. Zobacz plan, a ja idę sprzątać stare tapety. A więc tak, tutaj ma być na zielono. Dobra. Czyli... O nie! Muszę zepsułem! Wytłumacz jak mi, jak to się robi. A, dobra, tutaj dwa pokoje trzeba ten... No. Odśmiecić najpierw. To dobra, to ja już idę ci pomóc z zielonym w takim wypadku. No, bo jeszcze to nie ma co po prostu odśmiecać dwóch pokojów naraz, kiedy mamy jedno wiadro. To tak, że nie można zamówić wiadra jak w Out of Space. A, właśnie tak jeszcze a propos Out of Space. Ty masz to na swoim koncie, czy ja mam na swoim, bo już nie pamiętam, powiem szczerze? Ja mam. A, dobra, czyli ja tylko gram sobie po prostu. Zepsułem! Dobra, to taka ciekawostka. Ostatnio sobie pogrywałem, nie dużo, bo tam raz na jakiś czas mam ochotę, ale gierka nie jest jakoś szczególnie dobra. I to ze mną. Nie, sam też sobie grałem. I sytuacja jest taka, wyobraź sobie siostra... Otwórz. Miałem chyba z 8 wiader. O Chryste! No ale wiesz, to była taka sytuacja, że dużo wiader po prostu kupowałem. Brawo, zepsułeś drzwi, tym razem to ty. Głównie dlatego, że miałem odblokowanego bardzo fajnego robocika, który sprząta. Po prostu polewa wszystko, co jest brudne wiadrami. Ej, dobra, czemu dywany mumów nie ma? Bo dopiero chyba nam dostarczy nasz ulubiony listonosz, który idzie na zły adres. Ale tu nie ma innej chałupy, więc no, tak to trochę nie może dostarczyć. Tak jak w pierwszym poziomie, o, idź, idę. Idź. Spada, to jest mój sprzęt, ale tak, możesz wrzucić do wody, nie przejmuj. Do wody, spokojnie. Ja to wyciągnę, jak będzie potrzebne. Ale w ogóle jakieś wspaniałe wodoodporne rzeczy tu mają, skoro mogą pływać ile chcą i to w ogóle nie wpływa na jakość. Ja powiem tak, ja uwielbiam w grach mechaniki pływania i w ogóle takie tam rzeczy. I latania, to są moje ulubione mechaniki w grach. A, dobra, moje wiadro już jest pełne, dlatego nie mogłem śmieci do niego wrzucić. Dobra, ja już wynoszę farbę. Ups! Fajnie. Ty też zupsiłaś. Tak, ja też zupsiłam. Muszę sobie postawić tu kafelki. Siostra, to są panele, nie kafelki, ty lamo, ty. Zielone to kafelki. W łazience mamy kafelki, a nie panele, więc no. Ale... To wygląda inaczej. A, faktycznie. Nie ma to jak zielone panele. W takim razie. Jeśli chcesz gusta zielone, są to możesz... różne. Da się zamówić zielone. Wiem, ale o gust chciałam powiedzieć, że o gustach się nie dyskutuje, więc no. My jesteśmy tylko prości budowlańcy. Robimy co klient każe. Przy okazji bałaganiec. Tak. Dobra. A, nie chcę ci też straszyć, ale czas nam się chyba ukończy. A ja już skończyłam pokój swój.
Brawo, to ty zrobiłaś cały pokój, przecież kiedy ja nic nie zrobiłem chyba. Ściany... Nie, nie może... chodź się kąpać. Siostra, możesz zobaczyć proszę z planem, czy ściany są przygarnięte u mnie, czy nie? Jasne. To dzięki. Okej. Obróć proszę ekran, bo nie jestem pewien, czy wszystko mi pomalowane. Okej. Okay. Nie, 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 za mocno, za mocno. Jeszcze trochę obróć. Jeszcze. Dzięki. I tak to już zostaw. Nie! A, tak mam zostawić, dobra. Tak, tak, tak zostaw. Dobra, już widzę, gdzie jest jeszcze problem, więc dzięki za informację. Wiesz, jakby ja nie. Siebie teraz nie widzę. Spokojnie, spokojnie. Możesz już przywrócić do tego, jak było wcześniej. Dobra, bo ja poszłam już wynieść plan. Mhm. Ja ci zaraz tam te rzeczy do wody wrzucę, będziesz mogła je też szybko wziąć. Farbą nie można rzucić? Nie. Nie można zostać puszkami farby? Naprawdę? Wydawało mi się, że można. A tutaj mogę. Wiesz, że musimy jeszcze przez siebie posprzątać. Tak, ale mamy nadmiar czasu, dlatego to zrobiłem, żeby było szybciej. Widzisz? I się udało. Jesteśmy eksperty budowlane. I umiemy. Jej, ale wydaje mi się, że gra jest trochę prostsza, jakby nie patrzeć. Nie wiem. Nawet jeśli to nie ma co się przejmować, ważne, że możemy sobie odkrywać. Jest przyjemna. Tak. Jest po prostu przyjemna, więc no. I co ty robisz, siostra? Nic. Dobra. W ogóle patrz tutaj, jaki mam ogonek. No widzę. Majtający się ogonek. Ale jestem ciekawa, co tutaj wprowadzą. Idziemy do pokoju kolejnego. Deszcz. I nie mamy nic na starta. To może te... możesz pomóc, czy nie? Nie, nie możesz chyba. To zobacz, co musimy zrobić. Okay. W ogrodzie i w salonie. Mm-hmm. To trzeba zerwać w salonie. To prosty poziom. Co trzeba zerwać? Tutaj. Okej, okay. Tyle? No i będzie trzeba jeszcze nałożyć kafelki lub panele, nie wiem. Wiesz co, siostra, to nie może być takie proste, wiedziałem! Co? Deszcz tworzy bałagan. O, idź odebrać. Nie. Tynk przyszedł. Okej. Okay. No! Okej. Okay. Tutaj Janusz! Co za Janusz dwiał tobie z naszym tynkiem? Czy widzisz, siostra? Będziemy musieć tutaj dużo pracować szybko, będzie bałagan się tworzył sam. Mhm. Szybko! Biegnij, zanim znowu zabierze nasze dostawy. Okej, okay, i teraz najgorsze. Słuchaj, ja ci zostawiam tynk i będę zbierał te brudy po prostu, żeby nie było ich za dużo. W czasie, kiedy ty będziesz tynkował. Idź! Okej. Okay. Ten dywan był gdzie? Do tamtego miejsca? Sprawdź. Okej, okay, szybko sprawdzę. Ale dywan dobrze, jest najpierw. Tutaj chyba, gdzie ja tynkuję. Tak. To ty otynkuj, a ja będę zbierał brudy, jak mówiłem. Jedna z ci tam to zarzucę. A nie umiesz przerzucić przez płot. Tak, nie umiem. Robi się u mnie brud. A ja zaraz przyjdę, szybko ogarnę, tylko... Tylko u mnie też jest niestety kałuża, która wygląda jak... ta mechanika z kałużami. Ja wiem, chcę utrudniać życie. O, dobra, dostałem panele, więc ja już kładę swoje. Hm? Ja już mam panele, więc będę swoje kładł, tylko przerzucę ci szybko wykładzinę. Dzięki. I no. Nie, 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 muszę nie łopie jeden! Czemu tu położyć? Miałeś położyć sam w kącie. Co Stefan z tego i łopa? Co ja łop z tego Stefana? Tak, tak, ja wiem, ale... Przyjemnie się gram, muszę przyznać. Mhm. Żeby nie było, ja nie lubię gier tego typu.
Ja to zawsze podkreślam, ja takich gier nie lubię, ale to jest taka jakaś taka przyjemniutka. Lekka jest. Letka, masz rację. Jest taka lekka, ja się właśnie uwięziłem. Tak, norma. No ten, jak już nie musisz tynkować, to do wiadra będę zaraz zbierał brudy. Nie, już zatynkowałam, jak widzisz. Okej, okay, to ja biorę pod nadę. Deszczu, ale my uznajmy to za brudy, bo to brudy. No gra to tak samo uznaje, więc no. No. A to jest najgorsze, będę musiał chodzić z tym wiadrem i zbierać. Na deszcz powinien być mop jakiś specjalny, ale nie przeszkadza mi to. To były dodatkowe problemy. Pamiętaj, że za dużo urządzeń i koniecznych rzeczy to wyjdzie jak out of space, czyli właśnie brak miejsca poza przestrzenią. No. Wiesz, co chodzi. Będą po prostu więcej z tego frustracji niż pożytku. Mhm. Może by nie było out of space. Ale wydaje mi się, że gra jest za prosta. Naprawdę. Ej. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. Potem możemy płakać, że nie jesteśmy w stanie nawet dwóch gwiazdek zdobyć, więc proszę cię. A potem chcesz, żeby było trudniej? Ja nawet nie wiem. Trudniej, to włączę tryb ten super wyzwania, gdzie za każde wlamienie dostajemy minusowe punkty. Nie dziękuję. No ale wiesz, jeśli dobra, to nie pasuje, to wynoś. Okej. Bo już czas na sprzątanko. Zostaw ten leżak. Okej. Udało się. Sukces! Ej. Ciekawe, niektóre poziomy są trudne, a się... mojej wydry. Nie rozumiem, czemu niektóre są takie easy, te poziomy. No, może tutaj po prostu wprowadzenie w mechanikę było. To czemu na tamtym piętrze wprowadzenie w mechanikę było trudniejsze? Nie wiem. Co to... Ej, puśćaj! Puśćaj mnie! Puśćaj? Tak. Co to jest? Nie wiem. Paliwo? Nie, to jest chyba tynk! Co, proszę, w takim razie, co to jest? Wydaje mi się, że teraz tynk będzie się trudniej robiło. Chyba trzeba i wodę, i cement. Okej, dobra, czyli tutaj musimy ściany wymienić, a tam podłogę. Nie, to jest jakaś farba! Jaka farba? No normalnie. Klej do tapet! No jasne! To jest klej do tapet. Uuu. A to już jest to skomplikowane. Dobra, ale teraz zostaw mi to, bo tutaj muszę posprzątać stare tapety. Mhm. Pomogę. Trzeba po prostu pozdzierać. Tutaj już się zaczyna komplikacja. Nie powinnam tej gry chwalić. Ale jak widzę, tutaj będą te zwykłe, tylko takie... Mamy wszystko już na miejscu, wiesz, musimy tylko tutaj posprzątać. I wiesz co? Zacząłem się obawiać, że tutaj będzie bardzo dużo do zrobienia, że tak nazwę, różnych rzeczy. Część ścian ma być w tapetach, część ma być w farbach. I niestety obawiam się też trochę tym, że tutaj tynk też jest dostępny w jakimś worku. Już idę wynieść te wiesz śmieci. Co? Podejrzewam, że chyba wiem, jak to będzie z tym tynkowaniem, że tak nazwę, czyli z tym po prostu zakładaniem zaprawy. Jak? Pewnie to jest tak, że tutaj, jeśli panele ściągasz, a może będziemy musieli właśnie gdzieś zdjąć panele, to trzeba będzie ponownie kłaść pod nie te tamto właśnie. No w sensie nie, jakby widzisz, tutaj jakby jest normalnie. Nalej do wiadra. Co mówisz? Lej na, do wiadra. Ale ach... No i patrz. Ale siostra, zobacz może najpierw gdzie co trzeba. Dobra. Nie sprawdziłaś jeszcze, czy gdzieś nie trzeba, wiesz, jakichś innych rzeczy. Tu tylko tyle? To co to jest? Tutaj musimy chyba farbą tylko pomalować i dywan dać. Dlaczego tu jest tak dużo rzeczy? Podejrzewam, że to jest podpucha. Albo, że musimy pomalować, a potem nałożyć tapetę. Może tak być. Nie wiem. Poczekaj, spróbujmy. Co... Tak jak mówiłam. Nie. Nie, to są zmyłki. Więc pomóż mi, powiedz, powynoś wszystko, co trzeba, powyrzucaj. Mi się nie wydaje, że to są zmyłki. Tak, i dlatego mam tu chyba wszystkie możliwe technologie, te budowlęcowe. Łącznie z kafelkami, których jeszcze nie mieliśmy wytłumaczonych.
Tak samo tapet nie mieliśmy tłumaczony, więc no. No więc właśnie o tym mówię, że może to jeszcze za wcześnie na to i to są zmyłki. Ale jeśli nie miałam rację? To by było dziwne, że nie każą nam tego robić, a nagle mamy to zrobić. Naprawdę, ty, w naszym poleceniu jest bardzo prosto. Mamy pomalować ściany i wymienić dywan. Może to nie był dywan, może to była podłoga jakaś inna, ale mniejsza z tym, wiesz o co mi chodzi. Więc wszelkie takie rzeczy związane z tym, to nie ma co się przejmować. Jeśli byś mogła zobaczyć na schemat, to byłbym wdzięczny. I tak, tak, dywan. Teraz jestem już pewien, że to chodziło o dywan. Tak, widzisz, zwykły dywanek, zwykła farba. Mhm, faktycznie. Gra nam podpuchę zrobiła. Nieładnie. To pomaluj tutaj wszystko. A ja szybko skończę tam zdzierać i potem założymy i będzie dobrze. Widzisz? Widzisz, siostra? Zwykła farba i już masz zaliczone to. Teraz trzeba to wszystko tylko powinosić. Drzwi są zamknięte, nie otworzysz ich, trzymając coś takiego jak te wiadra farby. Ratuj, nie mogę wyjść. Okej, dobra, rozumiem, tutaj właśnie problemem ma być sprzątanie, bo patrz, zostało nam już tylko 50 sekund, a będziemy musieli jeszcze milion rzeczy posprzątać. Wiesz co, siostra, ty już może sprzątaj te rzeczy, wszystkie, ja szybko dywan położę. Ja zacznę montować podłogę, a ty sprzątaj. Dobra. Dobra, jak sobie życzysz. Tylko nie mamy za dużo czasu, pamiętaj, więc się spiesz. Jeszcze resztkę trzeba oderwać. Co? No. O czym ty mówisz? Nie wiem. No, że nie zdążymy. To po co podnosisz panele? Mówię. Pomyślmy, bo nie oderwałeś kawałka podłogi i musiałam go odrywać i wywalić. Tutaj. Ale co mają do tego panele? No to, że blokowały mi wejście do kosza. Aha. Restart. Musimy ponownie. Wow, mamy lamę. Lama. Mam już swojego faworyta. Dobra, to się zmieniasz w lamę, rozumiem? Tak, ja jestem lamą. Okej, okay. Ja nadal zostaję Stefanem. Przy okazji zobaczycie jak bo postaci wygląda raz jeszcze. Jakie są kolory lamp? Najładniejsza jest biała. Więc będę lamą białą. No to teraz jak to robimy? Najpierw trzeba wynieść. Najpierw wynosimy może te przeszkadzajki, a potem dopiero zajmujemy się remontem. I to dosłownie, wynoś nawet gdzieś tak na boki, żeby to nie przeszkadzało z wyrzucaniem potem, wiesz, wszystkiego. Tak. I coś. Co więcej chcę powiedzieć z tym wszystkim, no? No jesteśmy lamy. Nie umimy. Siostra, to teraz jest podwójna lama, bo jest lamą, która gra lamą. No. Przynajmniej jestem szczera z widzami. No a ja co mam być szczery? Ja jestem przecież mistrz przeprowadzek. Tak. Ale to nie są przeprowadzki, geniuszu. No remontów też jestem mistrzem. Dobra. Już resztki do wyniesienia. No tak, niby resztki. Ale jeszcze kilka rzeczy zostało. Najtrudniej tak jest, powiem ci szczerze, z farbami, bo farby i te pojemniki z klejem trzeba wynosić bez rzucania, bo wiesz, inaczej plamy zostają. Na prawo mogę zrobić. A co, jak jest plama, to nie można potem zakończyć pozioma? Tak, każdą plamę musisz wytrzeć, żeby poziom móc zakończyć. To jest wyzwaniem tej gry, że musi dlatego tak ostrożnie z farbami się obchodzić. Nawet jeśli plama jest zrobiona na zewnątrz, to i tak ona blokuje ukończenie poziomu. To już zauważyłem. No, naprawdę.
Co za kafelki? Czy wyniosłeś dywan, który jest potrzebny? Nie, on jest tutaj. A, dobra. To ja już zaczynę zdejmować też. Utknęłem. Utkłeś. Czy może... Tak, właśnie jakby to powiedział pewien kotem, koteł, utkłem. Dobra, tym razem mamy lepszy czas. Bo już jest posprzątane i zostało tylko powstawiać nowe rzeczy. No. Wynieś... Wynieś wiadro. Już, tylko to przenoszę, żeby nie blokowało. I okej, możesz wstawiać do niego już nowe śmieci. I tak. Moim zdaniem wszystko fajnie. I ta gra jest naprawdę przyjemna, spokojna, tylko... Niektóre poziomy wydaje mi się, że powinny mieć mniej czasu, inne powinny mieć więcej czasu. Ja już wiem, o co ci chodziło z tym trybem, z czasem. To jest specjalny tryb, który nazywa się imprezka. No tak. No tak, siostra. Teraz to ogarnę. I to się odblokowuje po ukończeniu gry. Serio? Tak. To można jakiegoś specjala, kiedy byśmy zaprosili widownię jakąś specjalną, typu największych przyjaciół kanału, siostry czy mojego. I wiesz, byśmy wtedy zrobili taki live z imprezki czy coś. Wiesz, mam paru takich, którzy by chcieli. Na przykład pewien grzyb? Tak, tylko że on czasu nie ma. A jeśli to oglądasz i masz czas, to wiedz, że jesteś zły, niedobry, bo co cię o coś pytam, zawsze piszesz, że nie masz czasu. I dobra. A teraz ja już maluję. Poważnie. Okej, ja właśnie skończyłem. Ostatnie dwie kafelki dywanowe muszę postawić tylko. Co? Widzisz? Już ogarnięte. Peter. Cheater w życie. Ja teraz tylko sprzątam. I... Ja już robotę skończyłem. A gdzie drzwi? A co drzwi? No bo w jednym miejscu powinny być chyba drzwi. O tu. Nie. A nie, nie powinno. Wszystko już ogarnięte. Gdzieś jakiś bałagan jeszcze jest. Gdzieś coś jeszcze musimy wynieść. Czekaj. Wiadro, były dwa wiadra? Drugie. O nie! Były przez cały czas dwa wiadra? Zlamiliśmy. Wiesz, czy to jest najlepsze? Nawet za pierwszym razem nie widziałem tego drugiego wiadra, więc i tak byśmy nie zaliczyli, gdybyśmy zdążyli. No. Patrz, ja trzymam te kafelki. Mm-hmm. Tak, ale dobra, udało nam się. Wow. I nie chcę nic mówić, ale następny poziom będzie ostatnim na ten epizod, bo już mamy 30 parę minut. Zaliczyliśmy tak. I teraz był tapet. Mówiłem, siostra? No. Mówiłeś, że to tapet był wtedy z myłką? Dobrze mówiłeś, dobrze. Najpierw nalej kleja, a potem naklej tapetę. O Chryste, co to za klimat? Okej, ślizgamy się tutaj. Jesteśmy tancerzami na lodzie! Więc tak... Najpierw posprzątajmy może te rzeczy, a potem dopiero tapety zaczniemy kłaść, pomysł okay? Na nazwę odcinka. Jestem tamterzę. Nie. Ja wymyślam tytuły, nie ty, to przecież do mnie na kanał idzie. To jest jedna sprawa, a druga, droga siostro... Ja nie będę myślał o tytule drugiego odcinka, kiedy pierwszy jeszcze jest nieopublikowany. Weź proszę sprawdź, gdzie mają być tapety, ale skoro gra każe tu nałożyć, to chyba tu. No tak, tylko najpierw możesz zakleić wszystkie ściany, zanim będziesz tapety nakładać. Ale wiesz, może klej wysycha, geniuszu? Faktycznie, może. Dobra, wszędzie te same tapety. Tak, zasycha klej, tak jak mówiłam. Ale nie, czy sprawdziłaś już, gdzie tapety mają być? O, ja odbiorę, Idź po dywan. Więc z tymi się trzeba spieszyć. To nie jest dywan, to chyba tapeta jakaś. A nie, to dywan. To jest dywan. To gdzie ten dywan tapety ma być? Tapety są... Nie wiem, na dywany nie zerkałam. A, tego położę tutaj, gdzie zielono jest. Nie! Nie!
Masz Brawo. Sprawdzić. Nie, już sprawdziłem. Położyłem go i mogłem go podnieść, więc tam jest błędnie. Jeszcze jakaś farba jest, no... Mówiła, że wszędzie tapety. A co i nagle się okazuje, że jednak nie, bo farby. To czyżbym źle zrobiła? Nie wiem, zobacz, czy są procenty, jak nakładasz. No, weź to podnieś, lamo. No nie, ja robię dobrze. Ja też robię dobrze, widzisz? Maluję. I rosną procenty od malowania. No! Ja odbiorę mojego dywana! Dawaj dywana, moje, do widzenia. I zobaczysz, siostra, przecież kiedy będziesz robić jeden pokój, ja zrobię dwa. Okej, ale jakby ja mam tapety. A ja mam dywan. W dodatku ciągle się wywalam. No bo jesteś lamą. A nie wiem, czy to odkryłaś, ale lamy nie są dostosowane do chodzenia na dwóch nogach. No, widzisz? Widzisz? Już wiesz, czemu jesteś taka nieogarnięta. Dobra, to pora skończyć remonta. A potem będę pewnie musiał jeszcze siostrze pomagać, bo ona jest taka powolna. O, jestem lamą. No tak, i powinnaś chodzić na czterech nogach, a nie na dwóch. Ty właśnie wyrzuciłaś śmieci na podłogę? Nie. Skądże znowu? Ciekawe, czy da się w ogóle poza poziom wyrzucić jakąś rzecz. Wiesz, na przykład tak wyrzucić z tego piętra, tak na spód, dajmy na to dywan i ktoś by musiał ci go przynieść z powrotem. Aż wezmę, sprawdzę. Nie, niestety... Teraz chodź pomóc ogarnąć śmieci. Ale dywan wyrzucić poza planszę. Nie da się! Dobra, to ja pozbieram śmieci, a ty kładź dywan. No ale nie mogę, bo jeszcze trzeba zerwać. No to zrywaj dywan. Czemu przenosisz mi wiadro ze śmieciami? Bo jest to za mały pokój i ja mam tutaj problemy. To brawo. Lamo. Nie wywaliłam go, sam się wywalił. Tak, tak, sam. Dostał nóg. No, oczywiście, tak. Tak, tak. Rozumiem, tak. Tak. Oj, ta twoja lama naprawdę nie umie. Nie, to Stefan, widzisz? Stefan jest już prawdziwym ekspertem od przeprowadzek. Wydra sobie lepiej radziła? Tak. I chyba tą wykładzinę trzeba położyć. No tak, brawo. Ale nie wiem, czy to zauważyłaś, jeszcze nie jest wszystko zerwane. W progu jeszcze tak. Idź wynieść. A co niby robię? Widzisz? To ja tu jestem prawdziwy ekspert przeprowadzków i remontów. No ja tutaj więcej robię. Wynieś już to. W końcu, że mi jest Stefan. Jeszcze nie, jeszcze coś nie jest dokończone. Siostra, otwórz drzwi i coś jest niedokończone. Nie położyłaś jednego. Brawo. Bierz szybko dywan. I 2 sekundy zabrakło. Ale mamy 2 gwiazdki. Ale to nie są 3, więc trzeba to powtarzać. Więc tak. My to już powtórzymy samemu. A póki to dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się odcinek kolejny podobał i że zgadzacie się z tym, że siostra wygląda jak lama i że jest lamą. A póki co to tyle. I siostra, masz coś do dodania? Jestem lamą, już oficjalnie. No, dobra, to skoro siostra już dodała, co ma dodać, to tyle, więc trzymajcie się i hej, hej! Bajo!